Dzień dobry, witam Państwa. Przed nami przegląd złych wiadomości z poprzedniego tygodnia, z minionego tygodnia, z tygodnia, który na szczęście się kończy. Na szczęście, że był taki nudny, że w sumie nic się ciekawego nie działo. Poza rzeczami, które są koszmarne jak zwykle, ewentualnie dość dowcipne, ewentualnie niezbyt mądre, ale tego się zdążyliśmy przyzwyczaić, żyjąc już tyle lat czasu na padole łez zwanym Imperium Lechickim, usytuowanym w centrum Europy. I to jest nasz kraj. W świecie popkultury niewiele się wydarzyło. Przyjechało kilka znanych gwiazd, a jedyna nasza gwiazda, która zaiskrzyła jakoś publicznością w tym tygodniu, to pani Joanna z Krakowa, która odkryła, że w majtkach pojawił się jej kisiel i postanowiła poinformować o tym całą Polskę, nie wiedzieć czemu. Wzięłam tą, jak brałam tą tabletkę, to miałam podpaskę i na podpasce, jak już było po wszystkim, tam była taka, nie wiem, jakby galaretka, mała taka. Ja sobie na przykład mówię na nią żelek. Tyle gwiazd popkultury, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną. Troszkę się dzieje, są wakacje, niewiele się dzieje tak ogólnie, ale sporo się dzieje. Będę miał do Was informację, którą w tej chwili przedstawię, bo to jest informacja taka z inside'u, z wewnątrz, która nigdzie jeszcze nie wypłynęła z tego, co wiem. Pojawi się na pewno w najbliższym czasie, być może za miesiąc, za dwa w mediach i będą wszyscy się tłukli wokół tej informacji, wrzeszcząc, że to skandal, hańba, a tymczasem jest to informacja całkiem dobra dla naszego imperium. Otóż, jak dowiedziałem się u samych źródeł, Orlen, ta duża spółka, która skupia wszystko już w tej chwili, ropę, gaz, wiatraki, gazety i nie tylko, jeszcze bardziej chce się skupić na innych spółkach, są państwa, które chce wchłonąć, postanowiła zamiast wchłaniać, coś zbudować od nowa i Orlen będzie budował, jeszcze w tym roku zaczyna budowę własnej sieci telekomunikacyjnej, która będzie operatorem telefonii komórkowej. Czyli będziemy mieli Orange'a, tego byłego tepsiarza, czyli tepsę, którą sprzedaliśmy Francuzom za bezcen, dużą sieć telekomunikacyjną w Polsce, za bezcen sprzedaliśmy Francuzom. Mamy plusa i jeszcze coś tam mamy, nie za bardzo wiem co ma tam, mamy, bo użyłam jednej z tych sieci, ale nie będę reklamował akurat tej sieci, którą używam. Orlen chce zbudować własną sieć na terenie całego kraju, odtworzyć TPS-a, coś co mieli zawsze, w sensie rząd nasz miał, to sprzedał, a teraz będzie odtwarzał od zera. I to jest ciekawa sprawa, bo nie będzie się opierał na infrastrukturze już obecnej, czyli nie będzie wynajmował masztów oraz kabli oraz światłowodów od nikogo, kto jest na rynku, tylko postanowił sam zbudować od podstaw własną sieć. I myślę, że to jest fajna informacja tak naprawdę. Operator taki państwowy, który zabezpieczy sieci telekomunikacyjne w Polsce, fajnie brzmi, będzie konkurencyjny. Konkurencja na rynku. Państwo, jak wiadomo, może konkurować do zera z konkurencją prywatną, więc myślę, że dla abonentów telefonii komórkowej jest to ciekawa informacja, ale tak jak powiedziałem, to jest informacja z głębokiego insajdu i zanim dotrze do dziennikarzy, pozdrawiam chłopaków z Radia Z. Zanim do Was dotrze, czyli w tej chwili dotarła, będzie trochę spokoju, później będzie awantura, bo wiadomo, że wszystko, co w Polsce się dzieje fajnego, musi się skończyć awanturą. Nie wiem, czy za fajną rzecz należy uznać, że pan Morawiecki poinformował, że za naszą wschodnią granicą na Białorusi, pod całą granicą w przesmyku sualskim, między naszymi słupami granicznymi, a granicznymi słupami białoruskimi, krążą ludzie Wagnera, tego strasznego Ruska, który jest tak straszliwy, że chciał zdemontować nowy carat w Rosji, ale trochę mu nie wyszło i ponad znalazł się na outside'zie kompletnym i został wyrzucony na Białoruś. No więc takie informacje o tym, że on tam się przejdzie na Białoruś, mamy tylko łącznie z białoruskich mediów oraz z białoruskiej propagandy oraz z rosyjskiej propagandy. O tym, gdzie oni właściwie są, nie za bardzo wiemy cokolwiek. O tym, że są na samej granicy, wiemy też wyłącznie z białoruskich mediów, z rosyjskich mediów. W związku z tym pan Morawiecki, informując o tym, no, sieje troszeczkę dezinformację rosyjską i tym powinien się zająć pan Żaryn, który szuka ciągle ustawicznie od półtora roku agentów ruskich w internecie i tutaj ma jak na dłoni ruskich agenta, który sieje ruską dezinformację. Czy nim się zajmie? Nie wiem, nie sądzę, być może, ale tak naprawdę to jednak nie sądzę. Bo co przeciętny Polak może zrobić z informacją o tym, że na naszej granicy wałęsają się ludzie od Wagnera? Tak, no nic. Ludzie, którzy mieszkają na miejscu, przy tej granicy, rozmawiałem z nimi dzisiaj przed nagraniem tego programu, mówią, że nic się kompletnie nie dzieje. Także parę tygodni temu, nawet miesiąc może, nie są w stanie określić, kiedy dokładnie, wzdłuż granicy rozrzucono w takie przeciwczołgowe różne zapory i tyle widziano żołnierzy. Nie ma żadnych patroli. Tutaj ponoć tłumaczone jest to w ten sposób, w sensie nie ponoć tłumaczone jest, tylko tłumaczone jest w ten sposób, że ponoć mamy tak super fajną siatkę elektroniczną, że wszystko, co się na granicy jest obserwowane w Białymstoku oraz w paru innych miejscach, których nie podam. I dzięki temu możemy reagować natychmiast, a w związku z tym, że na granicy nic się nie dzieje, to nie reagujemy, w związku z tym rolnicy miejscowi od kilku dobrych tygodni nie widzieli tam żadnego patrolu, nawet straży granicznej. Mówimy o naszej granicy wschodniej.
wschodniej, górnej oczy. Co powtarzam po raz kolejny, bo mam jeszcze granicę dolną, czyli Białowieża, i tam się trochę jednak dzieje, aczkolwiek też nie zbyt dużo. Ciągle działa tam Grupa Granica, ale jak się z kolei dowiedziałem od ludzi z Puszczy Białowieskiej, Grupa Granica no, nie za bardzo ma co do roboty, bo jakoś ustał ten taki duży przepływ migrantów, imigrantów i oraz ludzi, którzy chcą się przedostać przez naszą granicę, Wagnerowców, podejrzewam, że ich tam ciągle nie ma, bo też o nich ani słowo nie padło. Grupa Granica w tej chwili łazi po wsiach i zbiera pieniądze na siebie. Wygląda na to, że nie mają dostawy nowego towaru z zagranicy i nie mają z czego żyć, w związku z tym, tak jak powiedziałem przed chwilą, zbierają pieniądze i starają się przeżyć jakoś. W dużych miastach także można ich spotkać, kiedy ze służymi puszkami chodzą i tak daj panie, daj, oczywiście na migrantów, nie to, że na nas, bo nie mam z czego żyć, bo się trochę urwał deal związany z tym, że korespondowali z moskiewską propagandą, no i teraz po prostu na siebie muszą jakoś zarobić i to się w tej chwili dzieje. Jeżeli chodzi o Grupę Wagnera, nikt nie jest w stanie potwierdzić, gdzie oni właściwie są. Nasze media, nasi eksperci, nasi najwybitniejsi eksperci na świecie o sprawach rosyjskich podawali, jak pamiętacie, jeszcze kilka tygodni temu, że Wagner wypadł z łask pana Putina, że jest niemile widziany przez pana Putina. A jeśli by pan Putin znalazł, gdzieś spotkał, zobaczył tego pana Pieroszkina, który rządzi Grupą Wagnera, to natychmiast poleciałaby jego głowa. No więc chyba nasi eksperci znów się pomylili. Kilka dni temu odbył się w Petersburgu zjazd taki afrykańsko-rosyjski, bo Rosjanie stwierdzili, że chcą pozawojować Afrykę nie tylko grupą Wagnera, której zresztą za chwilę znowu, bo przypominam, że grupa Wagnera operuje wszędzie, tam gdzie Rosjanie nie mogą operować oficjalnie i w Afryce robią różne zamachy stanu, tłuką różnych ludzi o karnacji, która jest ciemniejsza od naszej, wywołują wojny, zapobiegają konfliktom, pilnują po prostu interesów Rosjan w Afryce, których to w interesu oficjalnie Rosja nie ma, więc w związku z tym, że oficjalnie Niemiec wolę ten szczyt afrykańsko-rosyjski. Na szczycie pan Putin poinformował Afrykańczyków, którzy tam przybyli, niezbyt tłumnie, co ciekawe, sobie odnotowałem, że na 43 państwa, które zostały zaproszone na tę imprezę pana Putina, przybyło tylko 17 i na wieść o tym, że Rosjanie chcą dawać za darmo zboże Afryce, część z tych państw powiedziała, no chyba nie chcemy za bardzo, bo was nie do końca lubimy, bo robicie tam rozpierduchę u nas w Afryce. Te pozostałe kraje, które nie przyjechały właśnie dlatego, że rozpierducha w Afryce Rosjanie oferują wszystkim dookoła, tak? Wspierają reżimy, które są niefajne, w związku z tym no, pchają dużo pieniądze w Afrykę i tak dalej, żeby tam po prostu było zderegulowane pojęcie bezpieczeństwa. No więc tamte państwa nie przyjechały, a te nawet, które przyjechały, też powiedziały, że nie za bardzo chcą współpracować, aczkolwiek część z nich chce współpracować. Najbardziej chce współpracować z Rosją, Republika Południowej Afryki, w której od dobrych kilku lat, jak Rosjanie wiecie, oglądając materiał dodatkowy Politico, rządzą marksiści, którzy no, lubią się z Rosją. Dlaczego wspomniałem przy okazji o panu Pieroszkinie od Grupy Wagnera? No bo jeżeli pan Putin bardzo nie lubi pana Pieroszkina z Grupy Wagnera i Wagnera też bardzo nie lubi, w związku z tym oni musieli uciekać na Białoruś do pana Łukaszenki, który ich przytuli, teraz będzie im bardzo dobrze, to w takim razie jak wytłumaczyć sytuację, że pan Pieroszkin pokazał się na tej imprezie organizowanej przez pana Putina i widziani byli razem. Tak, bo pan Pieroszkin załatwiał deal, a czy nawet nie swoje, tylko oczywiście moskiewskie. Pan Putin załatwiał deal moskiewskie i razem zamęt do kupy współpracowali po to, żeby Rosja rosła w siłę, a Rosja żyło się ostatniej, wykorzystując moment, w którym zerwała Rosja pakt z Turkami, który mieli, który gwarantował bezpieczeństwo przepływu zboża ukraińskiego przez Morze Czarne. Tego już nie ma i teraz Rosjanie chcą wejść w tą dziurę, która została wywołana przez zerwanie paktu, który gwarantował Ukrainie zarabianie miliardów grubych dolarów i euro na transporcie różnych swoich ziarenek technicznych do Afryki. W tej chwili się skończyło, w związku z tym Rosja chce zająć ich miejsce, no i niezbyt łatwo jej idzie. Także jak spojrzymy na to, co się dzieje w Rosji, wygląda na to oficjalnie znowu, że są w ogromnych tarapatach, zaraz znowu upadną. Jeżeli chodzi o kontrofensywę ukraińską, znowu ruszyła. To są informacje z wczorajszego dnia i z przedwczorajszego i z przedwczorajszego, że ofensywa ruszyła bardzo ostro do przodu, już są bardzo ogromne sukcesy, znowu nie wiadomo za bardzo jakie, ale jednocześnie pojawiły się informacje w prasie zachodniej, która jakoś tak już mniej ciepło patrzy na Ukrainę, że owszem ruszyła ofensywa, ale rosyjska, ale też nie za bardzo wiadomo, czy Rosjanie tą swoją kontrofensywę przeprowadzają w sposób skuteczny, bo w sumie informacji z Frontu Wschodniego nie ma i w związku z tym kończymy informacje z Frontu Wschodniego oraz z sytuacji związanej z Rosją, Ukrainą oraz zbożem, bez którego miliardy Afrykańczyków pójdzie do piachu, bo nie będą nic jeść. Przez półtora roku jakoś nie poszli, ale jak się okazuje, dlatego, że jednak Rosjanie pozwali przepływać miliardom dolarów i euro ukraińskim w jedną i drugą stronę. Taka to dziwna wojna.
Wracając jednak do tego wątku z panem Morawieckim, bo to jest myślę interesujące. Każdy podręcznik działań kryzysowych, jaki miałem w ręku, a miałem ich sporo, bo tak się złożyło, że mam takie wykształcenie kierunkowe, no więc każdy podręcznik działań kryzysowych mówi o tym, ja to mówię wielokrotnie w ciągu ostatniego półtora roku, nawet dwóch lat, bo od początku Dawida o tym też mówiłem, że jak przychodzi zagrożenie, takie grube, na przykład nie wiem, powódź, wiater jakiś grubszy, trochę cieplej i tak dalej, to nikt wtedy nie przewidział sytuacji grubszych, ale one przyszły. I te sytuacje grubsze też podchodzą pod te wszystkie przepisy, wskazówki, analizy ludzi, którzy przez całe dziesięciolecia, może nawet możemy się oprzeć na takich przypuszczeniach, że setki lat dochodzi do tego, że jak jest kryzys, to się nie robi czego? Nie robi się paniki i nie wzbudza chaosu. No więc przy Dawidzie zrobiono panikę i chaos. Przy okazji wybuchu drugiej fazy konfliktu między naszymi sąsiadami, niedalekimi, także zrobiono panikę. No i przy okazji Grupy Wagnera także działa pan Morawiecki, raz cały nasz rząd, wbrew wszelkim podręcznikom bezpieczeństwa narodowego, zamiast wyciszać temat i przygotować armię na to, że ewentualnie coś się stanie, wojsko, policję i tak dalej, to oni nie robią tego, o czym przed chwilą mówiłem, bo to rozrzuceniem paru antyczołgowych zapór raczej nic nie robi, zamiast tego w mediach wzbudzają panikę w społeczeństwie, które ciągle jeszcze wierzy w różne przekazy medialne i informują o tym, że ktoś z bronią w ręku przebrany za listonosza może przekroczyć granicę na oszukanych dokumentach, bo takie informacje też dochodzą z rządu. To jest tak głupie, że aż niebezpieczne, tak? Bo jeżeli ktokolwiek bierze na poważnie to, co mówi nasz rząd, to powinien już kupić sobie broń i się okopać gdzieś w chałupie przy granicy białoruskiej. Tymczasem rząd tym ludziom, którzy tam mieszkają, nie mówi nic. Nie mówi tak, kupcie ziemniaki, zobaczcie się w bimber na zapas i tak dalej, bo zaraz będzie grubo. Tylko tam ci ludzie są poinformowani tylko, że jest niebezpiecznie, ale nikt nie mówi w sumie, co mają zrobić. No więc działania antykryzysowe naszego rządu, jak zwykle, są na pełnej lalacznicy, wzbudzają tylko właśnie strach i emocje. Czy coś z tego wyniknie? Zobaczymy. Oby nie. Na szczęście my, Polacy, jesteśmy twardym narodem, który nie daje się łatwo zwieść na propagandę czyjąkolwiek. W związku z tym ludzie, sobie rozumiem, przy granicy z Białorusią śpią na razie spokojnie. Być może się mylą, być może wszyscy się mylą, oprócz rządu, ale o tym, mam nadzieję, się nigdy nie przekonamy. A, jeszcze musimy wrócić na chwilę, bo okazało się w tym tygodniu, że nasze władze razem z władzami litewskimi mają genialny plan, jak zatrzymać ewentualne działania Wagnera. W związku z tym, że ten Wagner, ich zdanie prawdopodobnie, pójdzie na granicę i po prostu wyciągnie paszporty jakieś i powie tak, dzień dobry, jestem Wagner, chcę przejechać przez granicę czołgami, chałbicami, z karabinami, jeepami, ze wszystkim tym sprzętem, którym nam straszą nas media od kilku dobrych dni, pokazując te stosy sprzętu jakiegoś kosmicznego, który ponoć stracili Wagnerowcy na Ukrainie, ale whatever, to widocznie jednak nie stracili, więc z tym sprzętem, jakby się pojawili na granicy, to oni nie przejadą, bo Litwa razem z Polską planuje zamknąć granicę z Białorusią. W związku z tym, jak cokolwiek się działo, ci Wagnerowcy przyjadą czołgami, to nasi policjanci powiedzą tak, nie, zamknięta granica, nie ma szans przejechania. Także myślę, że jednak bezpieczeństwo granic jest zapewnione i jednak możemy spać spokojnie i nie czekać na to, czy się spełnią czarne sny, czy się nie spełnią, bo to wszystko wygląda dość groteskowo, na szczęście. Jeżeli przy przemocy jesteśmy, to należałoby wspomnieć o tym, że w Meksyku po długich, długich latach, w sumie taki długi, bo to był 2014 rok, kiedy to w Meksyku nagle zginął autobus pełen studentów i wykładowców. I długi czas szukano tego autobusu i nie można było go znaleźć, a w końcu go znaleziono i śledztwo, które wywołał ten autobus, który zniknął z tymi studentami i z tymi nauczycielami, to śledztwo doprowadziło wreszcie do wniosków takich, że wszyscy oni zginęli. W sensie nie to, że zniknęli, jak wcześniej myślano, tylko że zginęli. No i tu jest ciekawa sytuacja, bo tak, zaginięcie tych wszystkich studento-wykładowców wynika, jak dochodzenie doniosło, pokazało, wynika z tego, że miejscowe grupy przestępcze pomyliły ten autobus z autobusem pracowników, których zatrudniły inne grupy przestępcze. W związku z tym, spodziewając się, że w autobusie są ludzie, którzy pracują dla niezaprzyjaźnionych grup przestępczych, wzięli, wymordowali co ten autobus 40 paru zawodników siedzących w środku, nauczycieli oraz studentów. To jest jedno, więc ogromna pomyłka i mafia teraz wystosowała chyba takie nawet pismo jakieś takie nieoficjalne, że oni bardzo very sorry, ale się pomylili. Nie wiem, jak na to very sorry zareagują i reagują rodzice oraz rodziny i bliscy, kochanki, kochankowie, znajomi i zaprzyjaźnieni naukowcy z innych państw, ludzi, którzy tam zginęli. Być może są bardzo wzruszeni tym, że mafia mówi tak so sorry, bardzo na przykro, ale to jest taka rzecz, która jest mniej istotna w całej sytuacji.
Bardziej istotne jest to, że w świetle tego śledztwa, o którym mówiłem, okazało się, że przez cały czas, kiedy poszukiwano tych studentów oraz wykładowców i nikt nie wiedział za bardzo, co się z nimi dzieje, w świetle dokumentów, które dotarli śledczy, okazało się, że policja, wojsko, żandarmeria, w sumie to wszystkie władze takie, które mają pilnować porządku w Meksyku, wiedziało od samego początku, kto porwał, gdzie się znajdują osoby przetrzymywane oraz gdzie zostały tam później... No, zrobiono z nich takie, no, popularny w Niemczech swego czasu popiół z ludzi, tak? No więc po prostu ci wszyscy ludzie zniknęli tak z powierzchni ziemi, bo zostali spopieleni i armia, policja, żandarmeria, wszyscy, nawet marynarka wojenna, nie wiem czemu, wiedziała dokładnie, gdzie wszystko to się odbywało, jak się odbywało, skąd, gdzie, dokąd i gdzie leżą, ale przez całe lata trzymali gębę na kłódkę. Po kilku tygodniach zadymu medialnej w końcu wyszedł właśnie z marynarki wojennej i jako pierwszy powiedział, i teraz zacytuję, bo nie ujrzycie to, co on powiedział, co ma wyjaśniać całą sytuację, że uwaga, nastąpił mimowolny błąd czynników państwowych, w wyniku czego te 40 parę osób, 43 dokładnie, zostały spopielone przez mafię. Mimowolny błąd. Dodajmy sobie do słownika różnych wytłumaczeń, różnych dziwnych rzeczy, które można używać. Mimowolny błąd. Na przykład, nie wiem, Holokaust, mimowolny błąd. Rzeź Ormian, mimowolny błąd. Wołyń. O, dorzucam naszych rządowych różnych tych specjalistów, którzy mogli sobie użyć to. Mimowolny błąd. No więc mimowolny błąd w Meksyku chyba powoli przestaje być sensacją. Wszyscy doszli do wniosku, że nie ma się czym dziwić. A ja tylko przypomnę wam moją wizytę na Kubie, kiedy to mówiłem, że owszem, na Kubie jest strasznie biednie i nie fajnie jest generalnie, ale ci ludzie, którzy przyjeżdżają na Kubie, nie zamierzają robić żadnego rwetesu, który zmieni cokolwiek, gdyż wiedzą, co dzieje się w Meksyku, w Haiti, w innych państwach okalających Kubę, i ta informacja była potwierdza, że no, Meksyk nie jest najlepszym miejscem do wyboru, jeśli byście chcieli uciekać nie wiadomo czemu z naszego Imperium Lechickiego gdzieś indziej, gdzie jest fajniej. Tam fajnie nie jest. Prześmiech do Ameryki, w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, w USA, w świątyni demokracji, w bateczniku demokracji, w kraju, który dba tak o demokrację, że ludzie wszędzie, gdzie nie ma demokracji, masowo znikają z powierzchni ziemi, tak jak ci w Meksyku, tylko że w bardziej spektakularnych warunkach, bo tam coś wybuchnie, a to coś eksploduje, a to ktoś faktycznie zniknie porwany i później go nie można znaleźć itd., itd. Więc w Ameryce mamy wreszcie postęp, jeżeli chodzi o likwidację z tego świata osobników, którzy jedzą mięso, powodując tym efekt cieplarniany. Nie pasteryzuje się ich, nie usuwa, nie anihiluje, nie. Przyroda sama klękła przed kryzysem cieplarnianym i stworzyła szczep, odmianę, nie wiem jak to nazwać, gatunek, podgatunek kleszcza, którego to ugryzienie powoduje wśród Amerykanów ugryzionych. Alergię na czerwone mięso, serio. No więc człowiek, który jest ugryziony przez tego kleszcza, dostaje najpierw te wszystkie rzeczy, które dostaje. Jak już jest wyleczony z tych rzeczy, takich standardowych jak u nas, czyli ewentualnie przesunięcie opon mózgowych, myślę, że wiele osób jednak to przeżyło i dalej może funkcje publiczne pełnić, ale to jest tylko taka moja uwaga. Więc jeżeli usunięte zostaną z niego te wszystkie rzeczy, które powodują kleszczoroza, staje jednak w tym osobniku alergia na mięso czerwone, w związku z tym rośnie coraz szerzej grono Amerykanów, którzy bardzo by może chcieli nawet zjeść czerwone mięso, ale tego nie zrobią, bo jeśli by to zrobili, to dostają alergii i to grozi im ich życiu. Także przyroda ukłoniła się kościołowi wiechowych w sposób taki spektakularny, w naturalny sposób usuwając zasobników, którzy jedzą mięso. I to jest sytuacja pokazująca, że przyroda bez nas radzi sobie z sytuacjami, które są dla niej ewentualnie niebezpieczne, aczkolwiek nie wiem, na ile niebezpieczne jest jedzenie mięsa przez ludzi dla przyrody. To jest tak jak po prostu jajko i kura, co było pierwsze. A właśnie, naukowcy w ciągu ostatnich tygodni odkryli, co było pierwsze. Okazuje się, że pierwsze było jajko. Nie, kura, jajko, kura, nie, jajko, kura, nie. Okazało się bowiem, że najpierw, zanim kury, w sensie ptaki, w sensie praptaki i inne pterodaktyle, zaczęły znosić jaja, z których to wykluwały się kolejne poczwary, skrzydło takie dodatnie, no więc zanim zaczęły znosić jaja, normalnie wrodziły te swoje skrzydłopodobne postacie, mini postacie, potomstwo swoje w naturalny sposób, tak jak każde inne zwierzę, zanim wymyślone jajko. I w ten sposób naukowcy dowiedli, że najpierw była kura, a dopiero później jajko, bo jajko powstało dopiero po tym, jak kurze znudziło się wyciskanie z siebie, jak to określiła pani Joanna Skakowa, kisielu. Wróćmy chwilę do Polski, na koniec programu, w sumie to nie jest jeszcze koniec programu, ale tak już kończymy powoli, bo są wakacje, w związku z tym nie chcę was za długo przetrzymać przed teleodbiornikami i emitrami wizji, warszawscy, i pewnie nie tylko, bo za chwilę się ta fala jakoś tak poszerzy, warszawscy rowerzyści, aktywiści rowerowi,
zaczęli protestować, na razie jeszcze po cichu, ale to się pewnie rozejdzie na grubo, bo ci rowerowi aktywiści są naprawdę zawsze bardzo dzielni, zawsze doprowadzają sytuację do końca, zaczęli pyskować coraz głośniej na tym, że ścieżki rowerowe w Warszawie, uwaga, są zbyt wąskie. Zbyt wąskie, co powoduje korki na tych ścieżkach i niebezpieczeństwo zderzenia się między rowerzystami jest coraz bardziej ogromne, co największe na świecie w tej chwili, jeszcze bardziej, pewnie wielkie będzie za parę minut, w tej chwili jest ogromne, jeszcze bardziej ogromne niż przed chwilą. No więc ścieżki rowerowe są za wąskie i nie zgadzicie, co nie wymyślili. Nie. Nie zgodnie z tym, co mówili przez całe lata, że kiedy jezdnie są zakorkowane samochodami, to trzeba te jezdnie zwężać, trzeba likwidować miejsca parkingowe i trzeba jeszcze robić te takie doły z wapnem, gdzie padają samochody, jak jedą za szybko. Nie. To nie. Chociaż przez całe lata twierdzili, że w świetle badań naukowych, nauka, w świetle konsensusu, zwężenie ulic powoduje likwidację korków. Tak? Tymczasem przy samochodach to ponad działa, ale rowerzyści uznali, że to nie działa w przypadku rowerów, nie wiadomo czemu. W związku z tym oni oczekują, że ścieżki rowerowe w miastach zostaną poszerzone, tak żeby mieściło tam się więcej rowerów, niż mieści się w tej chwili na zakorkowanych ścieżkach rowerowych. Zobaczcie sami, że to wszystko się klei kupy. To są ci sami ludzie, jak wspomniałem, którzy używali nauki, konsensusu, przekonania radnych różnych miast, żeby zwęzić ulice, tak, dla samochodów, a w tej chwili żądają poszerzenia ścieżek rowerowych. Ale to nie jest absurd związany z miastami oraz ze zwężaniem ulic oraz z tym, że samochody są niemile widziane. Bo w takiej Warszawie są niemile widziane od dawien dawna, w tej chwili już są bardzo niemile widziane. W różnych miastach, w Gdańsku widziałem, że też to zaczyna się dziać dość ostro i tam samochody są bardzo niemile widziane. W Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, wszędzie samochody są niemile widziane. W związku z tym, że uprzykrzyć życie ludziom, którzy jeżdżą samochodami, władze na przykład Warszawy wpadły ostatnio na pomysł poszerzenia stref płatnych parkowania o dzielnice, które wcześniej nie były w strefach płatnego parkowania, spodziewając się nie wiadomo za bardzo czego, przypływu gotówki prawdopodobnie, ale to chyba nie nastąpi, gdyż jak się okazuje, ludzie, którzy mieszkali do tej pory w tych dzielnicach, gdzie nie było stref wolnego parkowania, wstawali rano, jedli śniadanie, wyglądali przez okno, patrzyli, o, mój samochód stoi, ale przecież ja mogę pojechać rowerem do pracy, albo mogę pojechać sobie tramwajem do pracy, albo autobusem do pracy, w związku z tym zostawiali na cały dzień swoje samochody pod domami, pod blokami i jechali z tym komunikacją miejską. Po tym, jak wprowadzono strefy płatnego parkowania, ci ludzie masowo zaczęli jeździć samochodami, żeby nie płacić za stanie samochodu przez cały dzień pod oknem, bo przecież bez sensu, żeby stał, jeszcze trzeba za to płacić, skoro można sobie pojechać, zapalić papierosa, zrobić wiele innych rzeczy po drodze, jest wygodniej, nie jeździć autobusem, nie jeździć się rowerem, jest to naprawdę fajna odmiana i jest to spora oszczędność. No więc to jest druga taka sytuacja związana z ruchami miejskimi, które wymogły na miastach różne procesy, nienaturalne dla miast jako takich i w tej chwili stykają się z kłopotami, które były do przewidzenia tak naprawdę, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek się wycofał z bzdur, które oni do tej pory wymyślili i wymyślą jeszcze nie jedną. Jestem o tym przekonany. Na koniec, dla najbardziej wytrwałych, informacja z insajdu politycznego jednak. Jak się okazuje, PiS, partia pana Jarka Kaczyńskiego, który nabluzgał dość mocno na Konfederację w ostatnim tygodniu, że z nimi to za żadne skarby, to chyba szybciej z Tuskiem niż z Konfederacją. Więc jak się okazuje, wewnątrz PiS-u działania są wręcz odwrotne. Odwrotne, gdyż tak, wracają do łask ludzie, którzy trafili do PiS-u z Młodzieży Wszechpolskiej, którzy dzisiaj są raczej starością wszechpolską, gdyż mają już swoje lata, w związku z tym wyleczyli się z różnych rzeczy, które oferowali Młodzież Wszechpolska, kiedy byli mali. 5 piw, wiele takich rzeczy, bo się ich nie interesują, w związku z tym są w tej chwili w PiS-ie, ewentualnie są ludźmi związanymi z PiS-em. Natomiast ci ludzie w tej chwili wracają do łask, są bardzo ciepło traktowani i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu możemy się dowiedzieć w tym tygodniu, w czasie rozmów, o tym, że PiS całkiem poważnie rozważa koalicję z Konfederacją. Ja wiem, mówiłem o tym wielokrotnie w ostatnich programach, że taka koalicja jest niemożliwa do realizacji, bo Konfederacja prędzej się skicha, niż pójdzie w koalicję z partią rządzącą. Tyle, że posłuchajcie, jaka jest logika ludzi z PiS-u. W logice ludzi z PiS-u, która jest bardzo logiczna, to trzeba naprawdę przyznać, Konfederacja nie pójdzie na kolejne przedwczesne wybory przyspieszone, gdyż
ci wszyscy ludzie, którzy w tej chwili trafili na listy i w dużej części mogą się dostać, mówi się o już nawet 50-60 posłach z Konfederacji, którzy mogą się dostać, będą wiedzieli doskonale, jak już się dostaną, potem jak wydadzą kupę pieniędzy na kampanię, że w chwili, kiedy będą następne wybory, to nie mają jeszcze pieniędzy na kampanię, tak? W związku z tym nie będą bardzo chcieli robić nowych wyborów, to jest jedno. Drugie, PiS szykuje dla fundacji, które zresztą powstają, jak się okazuje, około konfederacyjnych młodych ludzi, którzy są za wolnym rynkiem, którzy nie chcą etatyzmu oraz zawodyzmu państwowego, to oni tworzą takie fundacje, które zgodnie z przewidywaniami PiS-u są tworzone po to, że kiedy już dojdą do parlamentu i wejdą do parlamentu, to PiS poleje szeroko pieniądzem po tych fundacjach konfederacyjnych i też nie będzie się nikomu opłacało, żeby stawiać się za bardzo okoniem Jarkowi Kaczyńskiemu, który dzisiaj oczywiście wierzga, jak to ma w zwyczaju. Jak będzie, zobaczymy. Ta koncepcja jest, myślę, dość logiczna i sensowna. Czy faktycznie konfederaci po dotarciu dużą grupą do Sejmu, ewentualnie Senatu, dalej będą tak twardzi, jeżeli chodzi o walkę z systemem? Przekonamy się już wkrótce. Także obie wersje, czyli nie ma koalicji, jest cicha, nieoficjalna, ewentualnie jest koalicja. To jest trzecia wersja. Wszystkie są znowu w grze. I jak będzie, zobaczymy. A zobaczymy to już wkrótce, bo raptem za góra 3 miesiące. Ja tymczasem kończę PiTu i życzę Wam dalszych udanych wakacji w krainie, w której po prostu jest tak strasznie gorąco, że trzeba zakładać jakieś kurtki, wychodząc z domu, ale to Wam się tylko wydaje, że tak jest gorąco, że trzeba kurtki zakładać, bo naukowcy znów dowiedli, że te wakacje są najchłodniejsze w przyszłości. W sensie w przyszłości już tak chłodnych nie będzie. To jest jedno. Wynika tak z ich różnorakich badań, a media, które podbijają cały czas informacje o tym, że globalne ocieplenie wszystkich zabije, dostali w tym tygodniu do rąk wypowiedź szefa ONZ-u, który stwierdził, że zabije wszystkich, jeśli nic z tym nie zrobimy, bo uwaga, globalne ocieplenie już się skończyło. Nie, że będzie chłodniej. W tej chwili mamy stan globalnego wrzenia i Ziemia nie była nigdy tak nagrzana jak w tym roku, a przyszłe lata będą jeszcze gorsze, co potwierdzają między innymi badania meteorologów europejskich, którzy stwierdzili, że dotychczasowe temperatury były źle mierzone, gdyż mierzone były normalnie za pomocą aparatury, która stała wyżej niż powierzchnia naszej Ziemi. W związku z tym zaczęto badać temperaturę na powierzchni Ziemi, czyli nagrzane grunty w tej chwili są wzorem temperatur, które zaczyna obowiązywać w wielu krajach, czyli po prostu nagrzany asfalt będzie oficjalną temperaturą panującą na danym terenie. Ja tutaj chciałbym żartować. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w tygodniu oraz w kolejnym Polityko. Dziękuję wszystkim, których spotkałem w Trójmieście w czasie mojej wizyty w tym tygodniu. Zaczynam chyba myśleć o tym, że się wybrać na Podlasie, ale jak będzie, zobaczymy. Jak ruszę, to polecam mojego Instagrama, na którego zapraszam nie bez przyczyny, gdyż jak zauważyliście pewnie, przynajmniej niektórzy, znów mnie jest zbyt dużo. W związku z tym zapraszam Instagrama, gdzie niezmiennie od dobrych kilku lat bez większych sukcesów prowadzę akcję Rusz dupę gruba świnią. Tak, wyglądam tak, jak właśnie ta akcja mówi i rusza dupę gruba świnia, by trochę zrzucić, żeby wyglądać jeszcze bardziej polętnie dla co po niektórych, a dla pozostałych, którzy mnie nie za bardzo lubią, obrzydliwie, ale kto przyjmował ludźmi, którzy Was nie lubią, tak? Próbujecie tym? Ja nie za bardzo. Dziękuję wszystkim abonentom Polityko, to był ostatni w tym miesiącu przekaz złych informacji. Trzymajcie się ciepło, deszczowo, jak chcecie. Do zobaczenia. Miło Was było znowu gościć przed ekranami. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.